Witajcie, nazywam się Joanna Hołuj, jestem nauczycielką, pisarką, doradczynią i wiedźmą. W dużej mierze słowiańską, ale korzystam również z innych źródeł wiedzy starożytnej, innych narzędzi. Chcę opowiedzieć o swoim projekcie. Nazywa się on JC Lady Alternative Education, edukacja alternatywna. Nazywa się po angielsku, wyjściowo, ponieważ kieruję go również do obcokrajowców, do Polonii na całym świecie, do Słowian, którzy bardzo często mówią po angielsku. Jest to język skutecznej komunikacji. Taka jest rzeczywistość. Mój projekt zawiera serię książek. Część z nich już istnieje, ale nie jest opublikowana. Dotyczą te książki starożytnej wiedzy. O tym właśnie mówią. Projekt obejmuje również warsztaty. Projekt jest podzielony na pewne działy. Jest dział rodzina, ród, ja, rozwój osobisty. Jest i dział mowa, język. O tym dziale chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to projekt, który w tej chwili realizuję najbardziej intensywnie. Hasłowo można powiedzieć, że to jest gramatyka polska, ale opowiem Wam dokładniej. Otóż trzeba by zacząć od początku. Już w moim dzieciństwie po prostu bardzo kochałam słowa. Pisałam wiersze i tworzyłam języki. Potem uczyłam tych języków swojego brata i swoje kuzynostwo. Zawsze uczyłam. Zawsze zajmowałam się językiem, tak naprawdę. I wszystkim, co jest swego rodzaju magią. Słowa, obrazu, dźwięku. W pewnym momencie zaczęłam uczyć, uczyłam w szkołach, potem miałam szkołę językową, skończyłam polonistykę i nauczanie języków obcych. Miałam swoją szkołę językową, uczyłam bardzo wiele osób. Od żłobka aż po ludzi w podeszłym wieku. Uczę swoje dzieci, swoich dwóch synów w edukacji domowej. Uczymy się 5 języków. Uwielbiam języki. Uczę ich od urodzenia. I te doświadczenia sprawiły, że z każdym rokiem rosła moja frustracja i stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Coś zmienić, napisać podręcznik, inaczej uczyć. Zaczęłam inaczej uczyć. Zaczęłam wykorzystywać gramatykę historyczną w uczeniu ludzi w swojej szkole językowej. Swoich dzieci również. Zaczęłam stosować metody bardziej wizualne, łączyłam, holistyczne, ale przede wszystkim właśnie tłumaczyłam gramatykę historyczną i inaczej, porównawczo, czyli też holistycznie, tłumaczyłam język, zwłaszcza gramatykę. W pewnym momencie napisałam podręcznik, taki szkicowy dla mojego syna. To się przerodziło w podręcznik gramatyki porównawczej. Jednak jakieś 2 lata temu, może konkretnie tak 2 lata, 1,5 roku temu, zaczęłam o tym mówić. Zaczęłam mieć konkretną wizję, jak to zrobić, jak to napisać, jak to zrobić, żeby to było pełne. Rok temu usystematyzowałam swój projekt, czyli stworzyłam faktycznie tą serię książek, koncepcję, stworzyłam działy, zawarłam tam wszystko, czym ja jestem, czym się interesuję. I również ten projekt językowy ma konkretne teraz wymiary, konkretne ramy. To
Ta część projektu to będzie kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Książki zamieniają się w podręczniki formatu A4. Będzie ich 6. Napisaną mam już gramatykę polską, teorię, ponieważ ją zaczęłam pisać ponad 2 lata temu. Nawet mówiłam o tym na swoim kanale YouTube. Przechodziło to wszystko bardzo dużo transformacji. W tej chwili ta gramatyka jest w 2 tomach. Tytuł mamy Gramatyka Polska. Teoria. Powrót do źródeł. Do 1. i do 2. tomu dołączone jest 55 tabel. Do 1. tomu 55, do 2. czyli 110 tabel czasowników pełnych odmian. Dołączona tam jest również po 55 tabel czasowników w tabelach uproszczonych oraz lista 1000 czasowników z podziałami na typy. To 2 podręczniki z 6. Oprócz tego napisałam dwa tomy gramatyki porównawczej, gdzie porównuję polski, angielski i francuski. To jest ważne, bo ważne to jest dla obcokrajowców, ale ważne jest i dla Polaków, którzy nie potrafią uczyć się też języków obcych ze względu na różnice. I ja tam piszę o różnicach. Jaka jest wyjściowa różnica między językiem polskim fleksyjnym, syntetycznym, a językami bardziej aglutynacyjnymi, czyli analitycznymi, jak na przykład angielski. Bardzo pomocny podręcznik. 2 tomy. Do tego jest gramatyka polska ćwiczenia, gdzie wykorzystuję również na przykład polskie piosenki stare jako ćwiczenie, więc jest element kultury, bardzo ważny. I będzie jeszcze gramatyka, przepraszam, język polski, konwersacje. I tam wykorzystam filmy, stare filmy polskie, czarno-białe, konwersacje z nich, fragmenty. Te rzeczy, które nie są już objęte licencją, tak? Całość tego kursu będzie na mojej stronie, na mojej platformie edukacyjnej i będzie to odpłatne. Natomiast drugi element, jakby drugi krok dla mnie, ważny bardzo, bo tutaj to jest moje życie, potrzebuję dochodu, konkretny wymiar. Natomiast element drugi to jest, zamierzam wyjść z wykładami na temat tego, co zrobiłam, na temat tego kursu, tych podręczników, czym w ogóle jest ten element projektu. I chcę to zaproponować uniwersytetom na całym świecie, slawistyce. OK, slawistykom, czyli wydziałom slawistyki na całym świecie oraz w Polsce, a w Polsce nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, być może tak jak teraz do Was to mówię. Natomiast tutaj to jest jakby tylko taki wstęp. Tak to więc wygląda, jeżeli chodzi o sam tą część projektu językowego. A teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego to jest takie inne? Co ja tak naprawdę zrobiłam? W skrócie, bo mogłabym o tym mówić długo. Przede wszystkim jest kilka takich punktów, bardzo w skrócie. To jest alternatywny podręcznik. To jest podręcznik, który nie każdy przyjmie. Ja mówię, jakby w gramatyce polskiej teorii jest pewna pełnia. Jest pewna pełnia. Jest jest dużo teorii, jest dużo historii języka. Mówię o tym, że to jest język starożytny, prawdopodobnie najstarszy, jeżeli chodzi o indoeuropejskie. Nie wiem, czy najstarszy na świecie, o to się można kłócić. Ale prawdopodobnie najstarszy tutaj w naszej Euroazji. I jest to język syntetyczny.
bardzo skomplikowane, ale jednocześnie bardzo logiczne. On jest jednocześnie, on jest yin i yang. Ten nasz język zawiera filozofię słowiańską, która jest spójna z filozofią wedyjską i chińską. Jest ten potencjał, ta mowa, absolutny, ogromny potencjał, tak duży, jakiego inne języki nie mają. Ten potencjał to jest yin, to jest ten chaos, to jest ta mowa, to są te części mowy. Mamy jednak wbudowaną również matrycę, wbudowaną, tak jak Chomsky, profesor Chomsky mówi, tak? To jest, każdy to ma, czyli pewien wbudowane zasady tworzenia języka i one są naprawdę bardzo logiczne. W języku polskim to jest ta logika, to jest to yang, to jest to męskie, naprawdę bardzo logiczne i te zasady to jest właśnie jakby gramatyka, to są te zasady, to jest ta matryca, którą mamy w sobie. To jest ta nasza, można powiedzieć, że to jest matka. Ja mówię, że to jest yang, bo to jest bardzo logiczne. Aczkolwiek matryca to jest po prostu takie jądro, całość, yin-yang. Natomiast jak już to z siebie wyjmujemy, to mamy yin jako potencjał słów i yang jako zasady. O takich rzeczach mówię. Mówię o wszystkich ludziach, którzy pisali o gramatykach, tworzyli gramatyki. Mówię o tych, którzy badali sanskryt, o Polaku, który badał perski, staroperski. Mówię o jak to się stało, dlaczego taki był chaos. Mówię o niewoli, o tym, co teraz nadal jest, zakaz mówienia i tworzenia. I jakby język polski jest takim językiem, to jest taka ikona wielka, tego jakby nie można tknąć. Po prostu jest tabu, jest zakaz, to jest jakby, tak jakby pieczeń została położona, nie wolno się nikomu tknąć. De facto tak jest. A jeśli ktoś próbuje, bo na uniwersytetach zmieniają, to idzie w jakby coraz większą komplikację. U profesora Schobera po wojnie było jeszcze 3 koniugacje, no powiedzmy z wariantami, to 5-6, a dzisiaj mam 15 na uniwersytetach, profesorowie proponują. No dobrze. I ja mówię o tym, mówię o historii języka, mówię o gramatyce historycznej, mówię o tym, że to jest starożytne, mówię potem o tym, że potrzeba, żeby każda gramatyka była spójna i logiczna i żeby była spójna również z filozofią słowiańską, to oznacza, że ma być spiralna, jak Fibonacci, tak? Jak kształty Fibonacciego. Idziemy od najmniejszych do największych i od największych do najmniejszych. Zależy, czy kodujemy, czy dekodujemy język. Czym jesteśmy odbiorcą, czy nadawcą. I tak zbudowana jest struktura gramatyki. Od najmniejszych, czyli od dźwięków, czyli fonologia, fonetyka, a po polsku można powiedzieć głoskownia. Potem mamy słowotwórstwo, potem mamy odmiany, czyli fleksja, a potem mamy składnie, a potem mamy teksty, styl. Okay? Jeżeli dekodujemy, to widzimy całość i idziemy od zewnątrz i zmniejszamy. I to jest cały czas ta sama zasada starożytna. Jak na górze, tak na dole, tak jak w środku, tak na zewnątrz. Yin-yang i fala. I tak powinna być zbudowana gramatyka. Nie ma mowy, żeby sobie skakać. Tutaj składnia, tutaj zaczniemy od czasownika. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Albo zaczynamy od zewnątrz, albo od wewnątrz. Albo musi być chronologia i logika. O tym mówię. Moja gramatyka zbudowana jest tak, że idziemy od dźwięku i kończymy na tekście. Mówię o dźwiękach. Mówię o tym, że fonem, dźwięk nie jest tylko nic nieznaczącym jakby dźwiękiem. Wszędzie jest znaczenie. Mówię o piśmie, ale niewiele, bo o tym będzie inna książka. Ale proponuję nowy alfabet. Tak. Mówię o tym, że na przykład i nie powinno zmiękczać. Że są głoski, które są niezależne, jak si, zi. Ale nawet w takim słowie jak zima, ponieważ mamy oprócz tego zima, powinno być zi, potem i, które tworzy sylabę, i ma. I wtedy dziecko, tak jak moje dzieci, w sposób naturalny w edukacji domowej,
się uczy, około 5-5 roku życia, samo zaczyna się uczyć i widzę teraz takie, że on ma problem, bo matryca mu mówi, to jest źle, tam musi być zi, żebym ja przeczytał zima, bo jak nie czytał, to czytam zima. Koniec tematu. To samo z dwuznakami. Dlatego napisałam gramatykę porównawczą. W francuskim albo w angielskim to mamy. Jeżeli to jest głoska e, tak, o e, pomiędzy, to ona jest pisana razem, jest specjalna czcionka. U nas powinna być tak samo. CH jest potrzebne. Nie jestem za likwidacją głosek, ponieważ musi być przejrzystość historyczna. CH łącznie piszemy. Inaczej dziecko, a nie obcokrajowiec, nie wie, że to jest jedno, jeden dźwięk. Cyzy, nie ma cyzy. Czy piszemy łącznie. Żadnych kropek nad ży, kreska i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy zmiękczone głoski, to jest oddzielna realizacja w jamie ustnej. Powinno być na przykład ki, okay? Albo mi w alfabecie pełnym. Można powiedzieć, że to jest wariant. Nie wiem, czy można to. Nie, to jest oddzielna głoska. I tak dalej. Ogromnym tematem jest rzeczownik i czasownik. Rzeczownik. Nawet w swojej gramatyce dla obcokrajowców mam już 8 przypadków. 8. Bardzo długo opowiadam o rodzicielniku i dopełniaczu i proponuję swoje własne nazwy. Mianownik, rodzicielnik, to jest coś takie jak Pawłow. Mamy to we wszystkich nazwach miejscowych. Żnin to jest żeńska forma od rodzicielnika, in. Ow, tak jak psał też Dawidow, czyli Dawida. Tak jak Kraków, Krakow, to jest rodzicielnik, czyj Kraka. Pytanie było czyj, a nie kogo czego. Mianownik, rodzicielnik, dajnik, celownik jest absurdalną nazwą, dajnik, biernik, narzędnik, miejscownik, odchodnik, od kogo czego, i tak jest w sanskrycie, od kogo czego odchodzimy, wołacz, ok? I to już dużo zmienia. Czasownik, ogromny temat, jak to powiedzieć w skrócie, nie wiem. Są trzy czasy, są trzy typy czasowników, każdy ma odpowiednie wyrostki. Są trzy koniugacje i te koniugacje wynikają z aspektów, jest 7 aspektów i 7 trybów. Trzy typy czasowników, ponieważ czasowniki proste, czasowniki, które się powtarzały, więc stały się stanem pewnym kogoś albo zawodem, i czasowniki, które przeszły w pewien cykl, trzeci typ. Koniugacje to tak naprawdę szablony koniugacyjne, mają konkretne końcówki, to tak naprawdę aspekt wielokrotny, krotny. Jednokrotny i wielokrotny. Pierwsza koniugacja, jednokrotne czasowniki, druga koniugacja, wielokrotne czasowniki, trzecia koniugacja, dokonane. Dokonaność nie ma nic wspólnego z przyrostkami. Przyrostki mówią o przestrzeni. Po, szedłem, znaczy, że po płaskim. Prze, znaczy, że w poprzek. Okay? Do, to znaczy, że do miejsca. Wtórną funkcją, którą mu nadano, bo się zagubiła funkcja dokonaności, jakby dano przyrostkom tą funkcję, ponieważ straciliśmy jakby kontakt z rzeczywistością i poczucie języka. Tymczasem dokonalność łączy się z wyrostkiem n i są to czasowniki istniejące nadal, na przykład zniknąć, nąć, n, ponieważ dźwięk ny coś znaczy. Znaczy nicość, pustkę, zakończenie, śmierć. Tak jak palnąć, zniknąć, to są trzecia koniugacja dokonanych. I mamy tryby, czyli wtedy, kiedy mamy czasownik, który jest zbrodnią pewną, ok? I aspekty i tryby. Aspekty to wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o okolicznościach zbrodni. Aspekty po polsku znaczyłyby okoliczności. Ok?
czy to się dokonało, czy nie. Czy jakby jednocześnie się działo, czy jedno po drugim. Czy pozytywne, czy negatywne. Okej, aspekty. Tryby mówią o tym, jakby to jest wyjściowe, intencje, jakby po co mówisz. Czy pytasz, czy rozkazujesz, czy warunek stawiasz. Okej? Myślę, że to tyle i tak przekroczyłam czas. Dziękuję.